Haj, dzień dobry, witam Was w Wielką Sobotę, święconka gotowa, słuchajcie, bardzo oryginalna. Tu jest pieczywo, tam pod spodem jest też zawinięty kawałek ciasta, jest kawałek kiełbasy. Pozawijałam to, żeby nie poprzechodziło zapachami, to jedno, a dwa, żeby pieczywo też często jak się wkłada do święconki i na drugi dzień jak jemy świąteczne śniadanie, to się okazuje, że jest takie sztywne, że można by było komuś krzywdę zrobić. Ze słodkości, zobaczcie, nawet princessa, jakiś ten słoiczek musztardy, zaraz jeszcze pójdzie chrzan, bardzo oryginalnie pomalowana pisanka, sól, pieprz, jakiś owoc, w tym przypadku banan, trochę nie bluszczu, tylko... Matko, jak to? Bukszpan. I tak prezentuje się, słuchajcie, nasza święconka. Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja i zając z cały czas kontuzjowanym uchem. Odkąd przyjechał, ma kontuzjowane ucho i nikt nie ma odwagi przykleić mu to ucho. Chyba dopóki nie odpadnie, to go nie przykleimy, no bo jak? Zająco królik z jednym uchem. Witam się z Wami oko w oko w Wielką Sobotę i zobaczcie, uwielbiacie też ten moment odbity tusz, to znaczy przy malowaniu, nie? I czekam, moja metoda, pewnie wszystkim dobrze znana, biorę suchy patyczek do ucha i czekam, aż to zastygnie i potem tylko przejeżdżam i nie ma żadnego śladu, nie żadne i cyk, cyk. Kiedyś się tak robiło, więc zobaczcie, mamy okazję tutaj posiedzieć z główką i z zajączkiem, który jest właśnie zdziwiony. Ryszard i zajączek. Dwa zajączki. No to tak, już chyba zaschło. Idę to zmyć. Dawid zaraz wpada do kuchni robić sernik tiramisu. Sernik tiramisu. A ja robię sobie drugą kawę teraz. A co? Teraz my dyskutujemy. Tu jest kuchnia. Dawid robi sernik. Z jakiej strony robisz sernik? Ostra na słodko. Ostra na słodko? Taki. Ale żeś se wybrał? Ostra na słodko. Ja miałam taki zasobnik, który zrobił. Ostra na słodko i to jak się nazywa dokładnie ten sernik? Tiramisu po prostu? Czy coś jest jeszcze? Sernik tiramisu. Czyli sernik tiramisu ze strony ostranasłodko.pl? Tak, czuję się jak w tym, jak miodowe lata te słodkie życie.pl, no, tej strony. Ale trzy łyżki. Więc nie nagrywamy przepisu, no bo przepis pochodzi z tej strony, to tam można go sobie znaleźć. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, Dawid będzie robił to ciasto. Zanim włączysz mikserek, to tylko sekundę, ja już skończę. Bo Dawid już włącza mikserek. Ja idę wyszywać, haftować. Dawid będzie robił... Haftować? To się nazywa haft, krzyżykowy, człowieku. Krzyżkowy. I chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jest jak jest, niestety. Wesołego aleluja bez wirusa. Bez wira? Bez wira. Bez wira, no nie znam. Jajko! Tu jajko trzeba dać. O matko, to nie wiem, czy to ciasto. Po to jajko do spodu? No ja nie wiem. Trzeba. No wiesz, że ja się na ciastach nie znam, to tu Ci nie doradzę akurat. A mąkę? Do spodu? Nie mąkę, to jest po prostu. Ty lepiej jeszcze usiądź i przeczytaj ten przepis. 40 gram mąki nie dodałbym. Jajko też? Jajko też. No. Więc dobra, jeszcze raz zdrowych i wesołych. Dawid robi ciasto tam. Wesołego aleluja. Tak. I do przodu. To mąkę w tym, w pojemniku tam masz. Ale bym odwalił. Waga kuchenna, tu idzie wszystko, tu idzie, jest. Bez kitu. Oj. Nie ma tak se ustaw. Tak. I biszkopty tam masz. To chyba te apetytki wszystkie. Apetytki? Bardziej takie znane. Bardziej znane? A i w ogóle jak kupował te opakowania biszkoptów do ciasta, nie? To w tym niebieskim. O? No. Jak kupował biszkopty do ciasta, to kupił jedne i na drugi dzień drugie. Ja mówię, po co? Bo jakby mu nie wyszło. A jest taki, jakiś taki plan jest widać. No, więc, o, nasza oryginalna tortownica. Żur, dobry skład ma, bardzo dobry skład ma, nie jest jakieś gówno. Także będzie trochę żuru, trochę gulaszu wołowego. Dobra, rób. Ja to boję. Ten co tu robi. I uwaga, odliczanie. Zobaczcie co nam się zachciało. Pizza z salami, z szyną, dwa rodzaje sera. O, to już pieczarki. Cebula i papryka. I trochę czosnku. Sos zrobiony, oregano. Tada! Nie wiem, czy są ściereczki do tego? Te do wycierania? No tu są. No No nie ma właśnie, ja patrzyłam. No jak nie ma? No nie ma. Zaraz cię stąd znajdę. Co? Nie, nic, bo to tak śmiesznie wygląda. Dawid kawuje. To nie jest łatwe zadanie. O kurczę. No. No. Patrzcie, jakie celowanie jest, ja nie wytrzymam. Strzykawka byłaby najlepsza. Strzykawka? Byś szprycował? Tak, ja to... Nie no, najpierw wymyśliłeś spryskiwacz do kwiatów. Tak, to byłoby idealne. Pik, 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 pik i wszystko jest równomiernie spryskane. Ale no, to by tak delikatnym strumieniem, nie? Bo to ciasto jeszcze jest... No zobaczymy, no fajne. Zobaczcie, Dawid kosi trawę, a tutaj te biszkopty podeszły do góry. Znaczy nie wszystkie, część została, może część się zatrzymała na środku, nie wiem czym to idzie, nie znam się na ciastach, ale na pewno będzie dobre. Tutaj jest, czekajcie, zamieszamy, bo już zrobiłam z 2 godzinki temu, zobaczcie, biała kiełbaska, ziemniaczki, boczuś wędzony, żurek, no matko, nic nie widać, to jest taki nieduży garnek, się tak wydaje w kamerze też. I tutaj mamy gulasz wołowy, który będzie trochę na śmietanie, do tego właśnie zaraz dam pieczarki, paprykę, cebulę przesmażyłam, czosnek dodam, bo wołowina już była pod przykryciem, udusiła się ładnie i to będziemy jeść przez najbliższe 3 dni, czyli niedziela, poniedziałek i wtorek, podejrzewam. Więc jeszcze raz, gulasz, gulasz, tu jest gulasz, mówię wam jakie dobre, o matko kochana, i żurek, i to będziemy jedli niedziela, poniedziałek i wtorek na pewno. Akurat na 3 dni obiad i do tego jest. Do śniadania będzie trochę, tu jest przesmażonych pieczarek, serek Almette i rano ugotuję jajka i zrobię na świeżo faszerowane do śniadanka. I do śniadanka zrobiłam jeszcze taką samą małą miseczkę twarogu, także mamy i na śniadanie i na obiady, słuchajcie, na 3 dni. No po co nam więcej, no zjemy to spokojnie, więc wystarczy nam to w zupełności i dodatkowo ciasto jeszcze w międzyczasie, nie? No co? Święta świętami, no coś przygotować trzeba. Teraz tak, przygotujemy sobie chleb, bo rano już na śniadanie chcę mieć go gotowego, a to jest chleb, który będzie wyrastał 2 godziny. I to jest chleb, który ja już kiedyś robiłam. To się nazywa chleb z garnka, jak to się kiedyś robiło, albo słuchajcie, z naczynia żaroodpornego. I właśnie, włożyłam sobie, ja mam takie naczynie żaroodporne, duże, z przykryciem i... To naczynie, bo będziemy piekli ten chleb właśnie pod przykryciem, ściągamy to później, będziemy piekli go bez przykrycia. Wrzucę też link w informacji pod filmem do tamtego przepisu. To jest to samo, tylko ja zrobię z podwójnej porcji. Więc, a jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o drożdże, to tam są świeże drożdże, 25 gramów. I ja słuchajcie, nawet nie mam 25 gramów, tylko ciutkę mniej i pomieszałam je ze suchymi. No co, no jak się nie ma, to jakoś trzeba sobie radzić, więc no... Podam po prostu 25 gramów drożdży jest, czyli ogólnie 50 gramów drożdży będzie potrzebne świeżych. No to ile suchych to już musicie sobie po prostu przeliczyć. Zobaczcie na to. W tym cieście chodzi o to, że tutaj na wierzchu jest jeszcze śmietana. I ta śmietana, tej śmietany się w tym przepisie nie zapieka. I chodzi o to, że te biszkopty podeszły do góry nawet przez tą śmietanę. Ale wiecie co? Liznęłam tutaj te ciemne te. Jakie to jest dobre. To po prostu ogień w szopie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o przepis, to zobaczcie, korzystam ze swojego przepisu. I tutaj teraz jak się zatrzymamy, zrobimy zbliżenie, ale coś nie mamy ostrości, tylko dlaczegoż? No ja wrzucę link w informacji pod filmem, po prostu korzystam ze swojego przepisu, więc czytam 400 gramów mąki. Ja dzisiaj użyję, mam tylko i wyłącznie, już mi została tortowa Basia, więc ja taką mąkę będę używać. I ja robię razy 2, czyli robię 800 gramów. Później mamy 1 płaska łyżka soli, 1 płaska łyżka cukru, opakowanie suchych drożdży, 300 gram mililitrów. Co ja tu napisałam? Nie wierzę. 300 gram letniej wody. Ja nie wierzę, jaki błąd w ogóle. Zaraz muszę wejść to poprawić. Więc 600 ml letniej wody w moim przypadku. I tu są ziarna. Niestety ziarn nie mam żadnych. A zobaczcie, jak ten chleb będzie wyglądać. O Jezu, Rysia, jaka malutka. Czekajcie, jest tutaj gdzieś ten chleb? O! O! No zobaczcie, jaka baja. Więc dobra, robimy. Po prostu robię według tego przepisu, więc link w informacji pod filmem będzie. A tak jak mówię, nie mam drożdży, tylko i wyłącznie świeżych, kombinuję z suchymi, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mikserek znowu chodzi. Oj, ostatnio tu się przydaje, maleńki. O, i wiecie co? Przy tej tortowej, którą ja teraz użyłam, zobaczcie, dopiero teraz mi się ładnie wszystko skleiło do kupy. Musiałam trochę więcej mąki dosypać i to jest właśnie to, co Wam mówię w tamtym przepisie na mój chleb, który możecie zrobić w 15 minut, w sensie przygotować ciasto, tak? Bo później musimy czekać, że on tylko i wyłącznie wyrośnie w piekarniku. On nie musi wyrastać tak jak ten teraz 2 godziny. I to zależy od mąki. Być może macie inną mąkę, macie inną konsystencję, jest za rzadka i trzeba dodać albo więcej mąki, albo więcej wody. Zawsze to powtarzam. I teraz słuchajcie, wezmę, tak jak w tym przepisie, w tym filmie, w którym robię, wezmę po prostu, wyjmę to ciasto, obsypię od spodu mąką, z wierzchu tutaj też i ściereczka i z 2 godzinki niech sobie hula, albo i nawet więcej. Zobaczymy, jak mi się tam zachce. Jest dopiero 17:24, a kolega siedzi tu, zobaczcie, świetne ciasto, ale że na tej tortowej ja musiałam troszeczkę więcej dosypać. Może i nawet ze 3-4 godziny porośnie. No zobaczymy, jak mi się tam zachce, no. O, choinka. Mówię, podejdę, zobaczę, co słychać. Zobaczcie, co się stało. Kurza melodia. No dobra, no niech sobie jeszcze rośnie tutaj. Dopiero minęła godzina. Jeszcze ze 2 godziny i wstawimy go do... Ale ciasto fajne. Okej, teraz tak. Ja ustawiam sobie bez termoobiegu. Na maksa. Mój termoobieg, mój piekarnik ma, słuchajcie, 230, więc nastawiam go na maksa i to moje naczynie, które tutaj siedzi, niech się nagrzewa pół godziny. Po pół godzinie zmniejszam temperaturę na 210, wyciągam to naczynie, musicie uważać, bo to jest wszystko bardzo, ale to bardzo gorące, ściągamy. Wyciągamy ciasto, bierzecie na dłonie mąkę, formujecie sobie właśnie fajną kulkę taką, czy tam jak macie podłużne naczynie, to taki fajny bochen, wkładacie, zakrywacie tym gorącym, uważajcie, bo to jest naprawdę gorące, i wkładamy i pieczemy przez 30 minut pod przykryciem w 210 stopniach i później odkrywamy i pieczemy jeszcze 20 minut, wyciągamy chlebek jak ta laleczka. To znaczy, mam nadzieję. Bazel! Bazel! Patrz na to! Juhu! Zobaczcie. On tak naturalnie pęka, jak dosłownie taki sklepowy, zarąbisty, pięknie wyglądający chleb. I teraz, moi drodzy, ściągamy i 20 minut. A on już się tu pięknie zaczyna robić. Zobaczcie. Juhu! Zobaczcie. Jaki bochen. No z takiej ilości to się nie ma co dziwić, nie? No cudowny. Wspaniały. I chrupiący. Dobra, nie będę już tak robić. Mój chleb wyrastał 3 godziny. Piękny, nie? Robiłam go już kilka razy. Z tą wersją z ziołami, z ziarnami i bez. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.